Małopolskie TV, Małgorzata Karańska. Rozmawiam z aktorem, dyrektorem artystycznym teatru TM, panem Tomaszem Mędrzakiem, którego nie sposób nie przedstawić jako Stasia Tarkowskiego w Pustyni w Puszczy oraz Leszka Talara w popularnym serialu Dom. Panie Tomaszu, tym razem reżyseruje pan w Nowym Sączu sztukę Pułkownik Ptak. Dosyć się zaprzyjaźniłem z Nowym Sączem. Czyli pierwszy raz na festiwal tutaj przyjechaliśmy z Teatrem Ochoty, nie wiem ile lat temu, ale chyba z 15, a może nawet lepiej. I kilkakrotnie przyjeżdżaliśmy na festiwale i jak zamknięto nam Teatr Ochoty w Warszawie, bo to no, takie czasy, że pewne z powodów różnych ekonomicznych, takich, no różnych, niektóre jakby kultura dzisiaj jest słabo dotowana, w związku z tym się robi cięcia. Nie ma Teatru Ochoty, powstał właśnie Teatr TM na gruzach Teatru Ochoty, czyli aktorzy wyszli razem ze mną z teatru, jak on się skończył i założyliśmy taki Teatr TM. Wtedy już przyjeżdżaliśmy jako Teatr Ochoty, dzisiaj przyjeżdżamy jako, na festiwale jako Teatr TM. Natomiast i ta przyjaźń do Nowego Sączu polegała na tym, że ja dostrzegłem, że tutaj w Nowym Sączu, nie tylko zresztą w Nowym Sączu, bo w mniejszych ośrodkach w Polsce, a na pewno zupełnie inaczej niż w Warszawie, ludzie postrzegają teatr. Że w tym teatrze, tutaj publiczność nowosądecka, w ogóle ten rejon plus wschód, jak się okazało, ludzie szukają czegoś, na pewno żeby była rozrywka, na pewno żeby się pośmiać, żeby, ale to uwielbiam ja połączenie w przedstawieniu śmiechu i płaczu, bo wtedy daje to jakąś refleksję. Jeżeli jest komedia, gdzie człowiek we wszystkich tych amerykańskich filmowych komediach Masz wiadomość, jest taka ostatnio, no nie ostatnio, stara komedia, ale amerykańska film, gdzie ludzie śmieją się cały film, ale na końcu wzrusza. I to lubię w teatrze. I zawsze interesował mnie teatr literacki, dobra literatura, czyli teksty dobre, a nie, że szwagier napisał jakąś tam niby komedię angielską, a się okazuje, że to tylko nazwisko jest angielskie, a tak naprawdę po jakimś czasie okazuje się, że to napisał sam reżyser. No więc takie zabawowe rzeczy, tylko i wyłącznie Kochanek w szafie, o, takie historie. Więc tym się nie interesowałem i takim troszkę mam żal i niedosyt w Warszawie, że w dużych miastach, że te duże miasta poszły bardzo w komercję. Że to, co materialne jest rzeczą najważniejszą, wyścig szczurów, biznes, a w tych mniejszych ośrodkach i szczególnie tu w tych rejonach, a ciągle jestem w Małopolsce, bo po prostu uwielbiam góry, to od dziecka i wiem, że tu są inni ludzie, na wschodzie też, że szukają czegoś innego, czegoś więcej. I przekonałem się o tym, przyjeżdżając tutaj na festiwale, plus przyjeżdżając z edukacyjnymi przedstawieniami Herberta, Fredry, mamy cały taki cykl dla młodzieży z warsztatami, to jest połączone. Notabene muszę pani powiedzieć, że proponowaliśmy to przez Urząd tu Miasta, jakoś jak nas tu zapraszano, na taki cały cykl. Byśmy ostatnio byli kilka albo kilkanaście więc razy byliśmy w Nowym Sączu i chcieliśmy do Krynicy też tam, pukaliśmy przez urząd tutejszy, ale jakoś Krynica się tym nie zainteresowała. To też żałowaliśmy, bo to są fajne rzeczy, bo to jest Herbert, bo to jest właśnie Fredro, Mickiewicz. Fajne rzeczy, rzeczy klasyczne, które to młodzież potem ma szansę z nami popracować jako po przedstawieniu, jako warsztaty i tak. I to zobaczyłem, że ta młodzież jest tu też inna. Nie tylko publiczność, ale młodzież. I pomyślałem sobie wtedy, że jeżeli jest coś takiego zaobserwowałem, że ta do teatru zawodowego, do filmu, do telewizji zawitała amatorszczyzna, tak można powiedzieć. Bo dzisiaj to jest tak, jak ja grałem w Pustyni w Puszczy, byłem amatorem. Wprawdzie wtedy wybierano nas 7 tysięcy młodzieży. 7 tysięcy osób stanęło do tak zwanych próbnych zdjęć, czyli dzisiaj
casting stanęło do w różnych miastach. W trzech miastach wytwórni w Wrocławiu, Łodzi i Warszawie były takie próbne zdjęcia. Trwało to pół roku, kruszyło się te 7 tysięcy ludzi, potem następne eliminacje mniej, jeszcze mniej, coraz mniej, coraz mniej, aż w końcu zostałem sam z Moniką Rożką, która w końcu zagrała rolę Nelly, ja zagrałem Stasia i wtedy pamiętam, że reżyser Ślesicki, stąd może to jest to, że ja mam taki stosunek do tego zawodu serio, bo pan nieżyjący już reżyser, pan Władysław Ślesicki był człowiekiem, który był bardzo serio. Uważał, zresztą tego się nauczyłem właśnie od tamtych aktorów, tamtego czasu w ogóle, że my musimy traktować ten zawód tak jak chirurg, jak inżynier, że jak robi operację na otwartym sercu, to jest rzecz bardzo odpowiedzialna. Inżynier buduje mosty, więc jeżeli źle wyliczy, zawali się most. My jak przerwiemy przestawienie, nic się nie stanie. Ale nie możemy tak tego traktować, że się nic nie stanie. Właśnie, stanie się według mnie tak samo dużo, jak wtedy, kiedy pomyłka, jak wtedy, gdyby się pomylił chirurg. Troszkę przesadzam, ale tak musimy to traktować. Czyli podejście do słowa, podejście do gestu, do światła, do muzyki, do wartości tej, która jest na scenie. I dzisiaj z przykrością stwierdzam, że to idzie w kierunku wyłącznie komedii. I to takich pustych komedii. Jak mówię właśnie, że płaca mąż, a tu kochanek, a to coś. No, takie rzeczy się gra. Mnóstwo. Wtedy my byliśmy jednymi z niewielu amatorów w filmie polskim, czyli Monika Rożka i ja. Byliśmy amatorami, ale to pamiętam przecież te próby przed filmem. Potem te udźwiękowienia z naszych wszystkich scen, bo ten dźwięk się nagrywało jeszcze raz, na planie był nagrywany brudny. I ten stosunek reżysera do tego, to wyciskanie z nas ostatniej, nie mogę jak powiedzieć kropli krwi, ale potu, żeby to było prawdziwie zagrane. I dzisiaj amatorów w telenowelach, w filmie jest po prostu, jest powiedziane, że właściwie to żadna różnica, każdy może być aktorem, każdy może wyreżyserować, każdy może zrobić wszystko, napisać książkę, a ja uważam, że nie. Że nie każdy. I tu wracamy teraz do pytania, dlaczego pułkownik Ptak, ja tak niestety na okrągło ciągle mówię, dlaczego w Nowym Sączu? Dlatego, że tu jest ten teatr robotniczy z takimi dużymi tradycjami. I po propozycji, którą otrzymałem z Urzędu Miasta od pani dyrektor tutaj MOKU, pani Marty Jakubowskiej i pana Józefa Kantora, dyrektora Wydziału Kultury i Sportu, żeby coś tu zrobić. I szukałem tematu. I pomyślałem sobie ten pułkownik Ptak, bo to powinno zainteresować rzeczywiście tutaj tę publiczność w Małopolsce. I pomyślałem sobie, że właśnie ten pułkownik Ptak. Trudne bardzo. Dla aktorów, którzy nie są zawodowcami, właśnie. Bardzo trudne. Ale i dla zawodowców tak samo trudne. To jest po prostu trudny tekst, teatr formy, trudne. Ale zaryzykowałem, pomyślałem sobie, a może, jeżeli amatorszczyzna zawitała do teatru zawodowego, to pomyślałem sobie, do teatru robotniczego, który ma takie tradycje, czyli jest teatrem amatorskim. Co to jest teatr amatorski? To jest teatr z serca, z miłości i z pasji. Bo przecież teatr zawodowy to jest początek brał w teatrze amatorskim. I teraz, jeżeli wobec tego ten teatr tak długo tu istnieje, ci ludzie są takimi fanami tejże sztuki, sztuki teatru, a nie są zepsuci, to nie są gwiazdorzy, którzy grają niby w teatrze, nie wiem, czy przyjeżdżają takie teatry również do Nowego Sącza, ale z tymi mikroportami na scenie, co ja uważam, że jest wielkim oszustwem. Aktor nie może mieć mikroportu na scenie w sali 600 osób czy 500, a tu jest 350, więc to jest po prostu niemożliwe. Bo to jest wtedy zwykłe oszustwo, bo na tym polega warsztat, żeby to mówić. I pomyślałem sobie, że może zrobić inaczej, odwrotnie, może mi się to uda. Zaryzykowałem, że może zawodostwo wprowadzić do teatru amatorskiego. Jeżeli do zawodowego weszła amatorszczyzna, to ja pomyślałem, że do teatru amatorskiego z miłości, który robi to, co robi i z pasji do tego zawodu, to uda mi się chyba wprowadzić zasady i coś zawodowego.
taką miałem nadzieję i taką miałem ambicję, żeby zrobić przedstawienie, które się na festiwalu, który tutaj będzie jesienią, jak zwykle, żeby się wyróżniało. Ale nie jako amatorskie, tylko żeby było tak zrobione, że ktoś, przecież ludzie nie wiedzą, nie znają aktorów ze Szczecina w Polsce, prawda? Ktoś z Krakowa, no nie zna aktora ze Szczecina, że nigdy go nie widział, chyba że on jest w jakiejś ogólnopolskiej telewizji gdzieś, a tak to nie wiedzą. No właśnie, i teraz gdyby ktoś przyjechał tutaj na festiwal, nie z Nowego Sącza, że nie wie, że to są aktorzy z Nowego Sącza, prawda? To ja mam taką ambicję, żeby pomyśleć sobie, że nie, no to są aktorzy, grają. Grają, przedstawienie jest absolutnie zawodowe. W całości, z muzyką, ze światłem, ze wszystkim po kolei. I taką miałem ambicję. I to był powód, że podejmę to ryzyko. I podjąłem. I jak na dzisiaj, czyli na pierwszą generalną z publicznością, która jest dzisiaj, do tej pory uważam, przy oczywiście no, ogromnej pracy swojej, tak powiem szczerze, że myślałem, że będzie łatwiej, ale było dosyć trudno. Aczkolwiek nie żałuję ani jednego dnia, ani jednej próby. Długo to trwało, bo te próby trwały w sumie z przerwami oczywiście, bo ja tu nie mogłem być cały czas, ale to w sumie to się ciągnie pół roku. I powiem, że jestem zadowolony, to jest małe słowo. Jestem zdziwiony, że efekt jest, zresztą przywiozę, bo tu pomagała mi Agnieszka Sitek tam w pewnych rzeczach, takich układach tanecznych. Mój kierownik techniczny Witek Juralewicz technicznie mi tutaj pomagał to zrobić również, żeby to przenieść, żeby, bo tutaj nie ma, nie mają ludzie tyle doświadczenia, więc to, no, to na początku mówili, no kochany, tak mi mówili po pierwszych próbach, umrzesz, a nie zrobisz tego. A ostatnio jak przyjechali, zobaczyli i powiedzieli, no, można powiedzieć, że właściwie to nie ma różnicy. U nas w teatrze grały tuzy, no, Pyrkosz, Witek, Janusz Bukowski, Leonika Charewicz, Krzysiek Kiercznowski, Morawski, Agnieszka Sitek grała Pepe i... Ja grałem doktora. I nie mogę powiedzieć, że to jest wszystko tak samo. No, są pewne zabiegi, że z czegoś musiałem zrezygnować. Pewno gdybym miał dłużej te próby, no ale dłużej to już jest zmęczenie materiału, to już nie da rady. Jakieś niuanse, no na pewno to są różnice, ale chodzi w teatrze, żeby się przerzucił ten temat. To, o czym to jest, to przedstawienie. O pozostawionych sobie ludziach chorych psychicznie w czasie wojny na Bałkanach, w jakiejś filii szpitala psychiatrycznego, gdzieś w górach wysoko jest zrzut dla wojsk ONZ, mundurów, żywności itd. I to powoduje, że oni z absolutnej degrengolady zaczynają żyć normalnie. I cały szereg zabawnych, bardzo śmiesznych sytuacji, to jest, można powiedzieć, w 3/4 fantastyczna komedia. Ale właśnie jest parę puent. Między innymi ta ostatnia, pod koniec przedstawienia, gdzie człowiekowi musi zakręcić się, zresztą niejednokrotnie łza wokół, i spojrzeć wtedy na sprawę wojny, na sprawę psychicznie chorych ludzi, albo biednych ludzi, albo nie mogących sobie poradzić, nie tylko w czasie wojny, w normalnym życiu. Inaczej spojrzeć. Po prostu ci ludzie czegoś się dowiadują w tym teatrze, czasem o sobie, bo to jest tak zwane przedstawienie do myślenia. Inne przedstawienia mnie, nawet jak są komedie, nie interesują. I tutaj chciałem zaryzykować, czy w dobie, kiedy w Warszawie robi się przedstawienia, gdzie koniecznie musi być paru facetów rozebranych, albo parę pań, albo krzyż wstawiony w beczkę z czymś tam i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, o czym mówię. No, taki jest trend dzisiaj do tej sztuki nowoczesnej, szokowania, do braku dialogu, tylko właściwie krzyk wytatuowanych aktorów w klasyce, prawda? Ja tego nie rozumiem. Nie mówię, że taki ma teatr nie istnieć. Ja tego nie rozumiem. I ja robię inny teatr, więc żeby ludzie mieli do wyboru albo to, no to trzeba, uważam, zrobić coś takiego, a ponieważ tu miałem szansę, żeby to zrobić, powtórzyć to. W Warszawie graliśmy to ze 200 razy.
teatr zamknął się w teatrze, Teatr Ochoty zamknięto nagle, w połowie sezonu. Nagle, nie ma teatru. Ja się dowiedziałem z telewizji na miesiąc przed. Więc tak zrobiono. No ale ja robiłem takie rzeczy właśnie. Te rzeczy były nie... Nie takie rzeczy się dzisiaj powinno robić. Powinno się robić rzeczy, które są szokujące, takie... Szczerze mam powiedzieć, jakie według mnie? O niczym. O niczym. Po prostu o niczym, tylko szokować. Tylko szokować. I to jest bardzo proste, no wypuścić na golasa faceta. I drugiego zaraz za nim, tak jak we wrocławskim teatrze, jednym z wrocławskich teatrów, można pojechać zobaczyć. To jest szok dla mnie, prawda? Jeszcze kamera, która kręci różne części ciała aktorów, nagie części ciała i pokazuje się to na wielkim ekranie. I tak jest we Wrocławiu i to jest autentyczne, nic nie mówię nieprawdziwego, można pojechać z parę przedstawień w jednych z teatrów we Wrocławiu zobaczyć, takie są. Ja się z tym nie zgadzam. I dlatego pomyślałem sobie, trzeba zrobić przedstawienie. To w Nowym Sączu takie, że ci ludzie, którzy tu według mnie inaczej myślą, niech cię upewnią, że jest ktoś, kto mieszka w Warszawie, tak jak ja, czy tak jak Sitek, czy jeszcze parę innych osób, moich kolegów, którzy przyjeżdżają, że też tak myślą jak ja. I jak ci ludzie w Nowym Sączu. Nie jesteśmy sami. Ani ci w Nowym Sączu, ani my tam. No, są tacy, którzy myślą, że ten wrocławski teatr mi się nie podoba. I to był powód. Założeniem w ogóle tego teatru TM jest to, że gracie sztuki z tych wysokich półek, tak? To jest klasyka. Nie. My gramy rzeczy współczesne bardzo również. No, ale z wysokich półek. Nie tyle z wysokich półek, ile dobre literackie. Mhm. Bo to Johnny Mary, jak gramy, czy Adama Jewę, Marka Twaina, to nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś nie wiadomo jaka półka. Prawda? Czy jak gramy Herberta, Herbert, no Zbigniew Herbert, że już klasyk można powiedzieć, ale to jest współczesna rzecz bardzo. Więc teraz przygotowujemy, prawdopodobnie będziemy przygotowywali Willy Russella, starą komedię angielską, no starą taką, która ma tam 20 lat, czy może troszkę więcej, bardzo aktualna komedia Willy Russella, który nie jest jakąś nie wiadomo jaką półką. Tylko wartość literacka jest jakaś. No jest, to jest uznane przedstawienie, sztuka, nagrodzona, tak jak i pułkownik Ptak. To nie jest jakaś pułka nie wiadomo jaka. To jest człowiek, który za pułkownika Ptaka, Christo Bojczek, dostał nagrodę Pintera. Ostatnio zrobiłem jego orkiestrę Titanic, nienagrodzoną nigdzie, w sensie literacko nienagrodzoną, ale Bojczek już jest pewną, nie klasyką, tylko uznanym autorem na świecie, ale takich jest mnóstwo. Po prostu mnóstwo. Natomiast nie sięgamy do rzeczy napisanych na kolanie, czyli na zamówienie, że musi być komedia taka, że tam... Nie wiem, trudno mi wymyślać jakie. No takie są, takie, no chodzą takie przedstawienia. Farsy na przykład. Farsa mnie nie interesuje. Farsa mnie nie interesuje, to są inni specjaliści od tego, bo jak powiadam, jak mówiłem, że i nie tylko teatr, bo tak się mówi, że ja może powiedzieć, że teatr chce, żeby był jakiś taki monumentalny. Nie! No i naprawdę, w Adamie i Ewie to jest historia o Mark Twain, o sobie, o swojej żonie, to jest czyli o stosunkach między kobietą a mężczyzną. I to nasze przedstawienie, które graliśmy tutaj na festiwalu, nie wiem, 2 czy 3 lata temu, o stosunkach między kobietą a mężczyzną, przedstawienie zrobiłem o tym, że, zresztą tak to Twain napisał, a ja tak twierdzę prywatnie, więc o tym to jest, że kobieta jest mądra, inteligentna, kobieta jest cierpliwa, a facet jest debil, leń, kretyn, nieudacznik i tak dalej. To jest o tym. Sam Twain napisał o sobie pięknym językiem zresztą. No właśnie, ładnym językiem. Bo jest jeszcze to, że te dobre sztuki są pisane dobrym językiem. Polskim językiem, tłumaczenia są wtedy, jeżeli to jest tłumaczenie, to jest tłumaczenie kogoś, kto jest znawcą literatury i tłumaczem zarazem, prawda? I to jest piękny język. I wtedy warto to grać. Ale to właśnie ten Twain nasz, to jest po prostu absolutnie komedia. No ludzie po prostu śmieją się do granic możliwości, jak Adam przychodzi pijany i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę, graliśmy to około 700 razy gramy, więc to jest naprawdę, zjechaliśmy całą Polskę z tym. Ale to jest Mark Twain.
I może być Mark Twain autorem czegoś, co jest, co jest świetną komedią, jeździ po całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj, żeby było taniej, to albo na zamówienie się robi rzeczy, które, no nie chcę krytykować, bo to nie moja rola, no po prostu trzeba się zajmować sztuką, a nie chałturą. Tak uważam ja. Muzykę do, wróćmy do pułkownika Bregowicz. Bregowicz właśnie, a pan opracował to muzycznie. Tak, ja opracowałem to muzycznie. To jest muzyka Bregowicza, różne jego utwory, niektóre są specjalnie nagrane i no, żeby ta linia muzyczna przedstawienia, ja zawsze robię opracowanie muzyczne do swojej przedstawień sam. Bywają reżyserzy, że proszą kompozytora, żeby napisał wręcz muzykę, albo tak zwana jest muzyka dobierana, to że jest na przykład reżyser dźwięku, czy właśnie do opracowania muzycznego, który to robi. Ja robię sam. Robię sam światło, robię sam, wszystko robię sam, dlatego że wtedy jestem. Czasem scenografii nie robię, ale jeżeli jest no, duże przedsięwzięcie, takie naprawdę duże, trudne, bardzo trudne, to wtedy wiem, jaką chcę scenografię, umawiam się ze scenografką najczęściej, bo mam parę takich zaprzyjaźnionych, wtedy one projektują to, bo co to jest scenografia? To jest mało wymyśleć projekt, to tylko się wymyśla projekt, ale potem to trzeba zrobić, to do mnie należy, żeby to wykonać. Ktoś to robi pod moim nadzorem. Ja muszę wtedy znaleźć, tak jak tutaj było, mundury, dobrać te mundury, swetry pociąć osobiście, one tutaj są te swetry w dziury i tak dalej, to muszę to wszystko zrobić. Tutaj mogłem to zrobić, bo tutaj nie, no, przyjeżdżałem, więc jak już siedziałem w Nowym Sączu powiedzmy tydzień, to miałem próby, czasami które trwały po 8 godzin dziennie, ale potem te 2-3 godziny jeszcze miałem czas, więc mogłem robić to, te rzeczy. Ale jak bywa czasami taki czas, że jest no, to dosyć trudne i wtedy jest projekt, robię, tak każdy reżyser zresztą robi, że umawia się ze scenografką na jakąś tam scenografię, zależy mu na tym, czy na tym, czy na tym i wtedy ona robi projekt, akceptuje, robi się, że powiedzmy to jest tak i potem scenografka czy scenograf musi doprowadzić do tego, żeby to powstało, ale już mnie to nie obchodzi. I wtedy to jest duża, duża pomoc po prostu. A tu nie, tutaj miałem tak jak właśnie, że tak chciałem, żeby to było, że no każdy szczegół, wszystkie tam okno ma być takiej wielkości czy takiej wielkości. No to wszystko to zależy, to wtedy o wszystkim człowiek musi sam zadecydować. No to jest, trochę roboty z tym jest po prostu. Premiera będzie oficjalna 1 marca. 1 marca, tak. Jak pan uważa, dlaczego sądeczanie powinni zobaczyć tą sztukę koniecznie? Co ona ma takiego w sobie? Ponadczasowe może jakieś no, przesłania. No, to zdecydowanie. Natomiast powinni zobaczyć dlatego, że mogą naprawdę się szczerze uśmiać. To jest raz. Pośmiać. To, co ludzie często chodzą do teatru po to, żeby się rozerwać. To się rozerwą, na pewno. Ale też dostrzegą to, co mówiłem kilka chwil temu. Drugiego człowieka, słabszego człowieka, absurd wojny, absurd wojska, a dzisiaj szczególnie, dzisiaj w czasie tych działań na Ukrainie w tej chwili, które no, nie będą tam, może zaraz być wojna, to jest po prostu idealne, bo to była sytuacja na Bałkanach, ta, która jest tutaj, to samo się dzieje przecież na Ukrainie. Tu tak parę tekstów jest o Unii Europejskiej, to przecież nie są ludzie, to anioły. Tu są takie, że chodziło o pomoc tam, więc to jest tak aktualne. I gdyby właśnie ludzie dzisiaj, człowiek jak zobaczy przedstawienie, powie sobie, gdyby politycy i gdyby decydenci, wojsko, gdyby tak myślało, jak to sztuczne wojsko, bo u nas ci chorzy mają tam swój oddział, stworzyli oddział wojsk ONZ. Mundury mają na piżamy i tak dalej. I gdyby tak myśleli, tak czysto, jak ci psychicznie chorzy ludzie, tak bez zawiści,
bez nienawiści, to świat byłby piękny. I człowiek jak przyjdzie i zobaczy, to najpierw się wyśmieje, pośmieje, wybawi, zobaczy piękne obrazki, z piękną muzyką, wzruszających parę rzeczy, bardzo. To się zastanowi, to powie sobie tak, to, że mnie nie tyczy to, co tyczyło tych ludzi tam, dotyczy tych psychicznie chorych, to, że nie jestem teraz na Ukrainie, to jestem już szczęśliwy. I może ludzie wtedy pomyślą sobie, może to racja, co wynika z tego przedstawienia, że duch i to, co tu mamy, jest o wiele więcej warte niż to, co mamy w kieszeni. Niż to, że można mieć bardzo mało pieniędzy. Ja nie mówię, że ma być, że komuś, że w głowie, że to, rzecz, to co w głowie wystarczy za to, żeby zjeść śniadanie, obiad i kolację. Nie to mówię. Tylko, że jeżeli ktoś ma zjeść 3 zupy albo mieć 8 samochodów, to chyba lepiej, żeby miał jeden albo w ogóle jakieś swoje marzenia, swój świat, swoją wiedzę. Że jak idzie w góry, to żeby pomyślał sobie, że to jest potęga nie do te góry, potęga nie do zwyciężenia i że człowiek jest mały i wtedy zaczyna myśleć. Jak zaczyna myśleć, to wtedy jest o wiele bogatszy w postrzeganiu świata. Szybciej może być szczęśliwy, szybciej dostrzeże tych, którym trzeba pomóc i wtedy zobaczy, jak jest bogaty. I to jest prawdziwe bogactwo. A bogactwo to, żeby mieć ten samochód i jeszcze ten, i jeszcze ten, i jeszcze jaki, i jeszcze jaki, i zawsze będzie mało. A w głowie, jak będziemy mieli dużo, to wtedy nabierzemy dystansu do tego, że wystarczy zjeść 2 razy dziennie. Naprawdę, jak ktoś ma 6 dych, tak jak ja, to 2 razy. Nie trzeba 5. Czy poza reżyserowaniem ma pan tu czas, żeby na przykład zwiedzać chodzić po górach? Co reżyser robi poza właśnie? Tutaj? Tak. Nie, tutaj to jest... Nie, tylko reżyseria, tak? Ja tutaj na próbę przyjeżdżałem, to miałem, tak jak mówiłem, czasami 8 godzin nie wychodziłem stąd. 8, bo nawet ja wolałem system tak, jak jest w teatrze zawodowym, to znaczy, że jest rano próba i potem wieczorem próba. Ale ponieważ tutaj ludzie dojeżdżają z Libanowej, woleli, żeby to było longiem. To tak robiliśmy, że zamawialiśmy tutaj sobie obiad, ktoś przywoził coś, jakąś pizzę czy coś tam, czy obiad. Tak. Bardzo dobre są obiady z takiej jednej z restauracji tutaj. I potem znów, i to tak było. Także na nic nie było czasu. Ja byłem potem dętka, nie mówiłem, bo to było naprawdę dużo pracy, bo to... To takie troszkę były, można powiedzieć, takie półwykłady, bo najpierw, żeby to przedstawienie powstawało tutaj, w tej sali, najpierw przy stoliku. Oni wszyscy dograli przy stoliku, bo trzeba analizować tekst, co jest w tym tekście, jakie są podteksty. Tego wymaga zawsze trudny literacki tekst, żeby zrozumieć, a potem odpowiedzieć sobie na pytanie, po co wychodzę na scenę. Tak jest zawsze w zawodowym teatrze. I wtedy, jeżeli ktoś sobie z aktorów nie odpowie na pytanie, co ja tą rolą chcę przekazać, to tego nie zagra. To wtedy on mnie nie zrozumie. Wtedy nawet jakby mam pokazywać, żebym po mnie powtórzył, to jeżeli nie rozumie, to powtórzy raz, ale nie zapamięta. A jak rozumie, dlaczego tak ma powtórzyć po mnie, prawda? Powiedzmy. I będzie to rozumiał, to on zawsze powtórzy wtedy. Najpierw muszą zrozumieć, dlaczego tak. Na to pytanie dzisiaj w teatrze zawodowym rzadko kto sobie odpowiada. Nie interesują. Wyjść, zagrać, jeszcze zagrać, brawa, a coś by grali, a to nikt nie wie. Ani widz potem zadzwoni, nie pamięta, o czym to było. Śmiesznie było! Śmiesznie! Bo przyjechał ten czy tamten, bo tam widzę go czasem w tym. I to wszystko, to wtedy jest mało. W takim razie zapraszamy na odpoczynek tutaj, ale już wtedy bez reżyserowania, na zwiedzenie okolic. Ja byłem nie tyle razy, ja byłem tyle razy tutaj, ale to nie, więc ja... Prywatnie. Tu góry, to wszystko to ja znam, ale to dlatego, że ja od 6 roku życia
Ja spojrzałem przed chwilą na zegarek, przepraszam, ale ja mam zaraz próbę, więc ja muszę spoglądać. Natomiast ja już w 6 roku życia pierwszy raz byłem w Dzianiszu z rodzicami, jak miałem rok, ale mało z tego pamiętam. Znaczy, no nie, no rok chyba to... Chyba nic. Ale Dzianisz się prawie nie zmienił do dzisiaj. Tam nie wybudowano, w Dzianiszu akurat, tam za Gubałówką, nie wybudowano tak, jak wybudowano w innych miejscowościach. Te wielkie takie domy, niby wymurowane, niby góralskie, ale takie 8-piętrowe, 6. No, to mi się nie podoba strasznie teraz. To jest źle się stało Zakopanem, że nikt nie zapanował nad tym, żeby ta architektura tak poszła. No i jeden przy drugim, no coś okropnego, ale nie to chcę powiedzieć. To byłem pierwszy raz, jak miałem rok. A potem od 6 roku życia już jeździłem rok w rok. Tak zawsze jestem Zakopanem. Zawsze, bo i to w lecie, i w zimie. Bo w lecie lubię, bo tak nas rodzice nauczyli, nas całą trójkę. A w zimie dlatego, że też rodzice nauczyli narty. Po prostu narty. Chociaż przykro mi się robi, bo w Zakopanem nie ma już gdzie jeździć na nartach. Tydzień temu byłem, czy dwa, nie, kiedy? Tydzień temu wróciłem. Byłem na Słowacji. I proszę pani, i powiem tak pani, żeby nikt nie słyszał, po tej premierze w niedzielę też jadę. Też? Tak. Jadę. Chyba, że no, patrzę cały czas na pogodę. No, jeżeli będzie bardzo gorąco i tam, no, ale jest jedno miejsce jeszcze, gdzie jest na razie mróz, cały czas jest mróz, wysoko. Trzyma mróz. Tak. To ale jak puści od poniedziałku i będzie 8, to będę musiał jechać do Warszawy. W takim razie życzymy szóstopania i tak. Białego Szaleństwa. Do Krynicy bym chętnie przyjechał. No właśnie, no stamtąd jesteśmy. No wiem właśnie. Także... No, tak mi przykro, że tutaj przyjeżdżamy ciągle, a do tej Krynicy tam nikt nie jest zainteresowany. Dlaczego? No, pożyjemy, zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa i zapraszam serdecznie wszystkich Państwa z Krynicy niedaleko. Wiem, bo sprawdzałem. Bo chciałem jechać, właśnie wyskakiwać tam na narty. To niedaleko. Warto przyjechać. Fajne przedstawienie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że jest fajne. Znaczy ja jestem pewny. Mi się podoba. Mnie się podoba. Oni grają naprawdę bardzo to dobrze i jestem pełen podziwu. Pełen podziwu, naprawdę. I trzeba, proszę Państwa, wspierać to, co nasze. Tu zrobione, w Nowym Sączu, u Was można powiedzieć, bo to jest po prostu jak brat z siostrą, nie Nowy Sącz i Krynica. Tak. No, to nasze. No 20 minut drogi, to nasze, trzeba przyjechać, zobaczyć. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.